on mi dig daje i chce, kurda, robić ze mną dziwne akcje. A ile ty masz lat? 17. Wy się śmiejecie, a on o piwo walczy. Stary, walka jest toczona jak... Co to, jakiś beatbox, czele? Za jaką kasę przekroczylibyście swoje własne granice? Ja? 10 zł. Nie, się nie kupi. Nie ma żadnej takiej kwoty. Co się nie kupi, kolego? Nie ma takiej liczby. Dobra, czyli muszę być już mega... Dobra, bądźmy realistami, każdy się sprzedaje. No. Nie, no, minie, nie, jest mega drogi, no bo... Cenisz siebie po prostu. Mało. Nie no, jak ktoś mi dobił 100 milionów dolarów, jest okej. Okay. To zrobię wszystko. 100 milionów dolarów zrobi wszystko? Kto by ci chciał dać 100 milionów dolarów, żebyś coś zrobił? Stary, 10 zł? Każdy ci k***a da. I możesz wtedy... Stary, wiesz co ja mogę zrobić za 10 zł? Ty nawet nie jesteś w stanie sobie k***a wyobrazić tego. Nasz kamera trzeba zacinać. Co ja jestem w stanie zrobić za 10 zł? Czego nie zrobiłbyś nigdy, nawet po alkoholu? Ja po alkoholu nawet czego bym nie zrobił? Nie przelizałbym się z kolegą. Zrobimy to nawet na trzeźwo. A ciężkie pytanie, czego bym nie zrobił. Mogę powiedzieć, co bym zrobił. Zżygałbym się na przykład. Czy pełnoletni zawsze może kupić alkohol? Brawo, Marcina, prawnik. Aby kupić napój alkoholowy, trzeba mieć 18 lat. Ta? A można nasrać do paczkomatu? Miał taki odcinek. O, nie. Paczkomat. Uniknę odpowiedzi na to pytanie. Czy można załatwiać potrzeby fizjologiczne do paczkomatu? Nie. On to ładnie mówi. Nie, naprawdę, nie róbcie tego. Zanieczyszczanie czemu? Miejsc dostępnych dla publiczności, a takim miejscem jest paczkomat, stanowi wykroczenie i grozi za to kara nagany albo kara grzywny do 500. Nagane zatrzymałem w budzie, co za różnica. Ale to nie wszystko. Nie? Jeśli istnieje ryzyko, że ktoś to zobaczy, to może zostać to uznane za nieobyczajny wybryk. Wtedy zapłaci się nawet do 1,5 tysiąca. To znaczy nieobliczalny wybryk. Zawsze jestem nieobliczalny. To nie ma różnicy, czy się zesram. Dlatego nie warto. Szanujcie paczkomaty, znajcie swoje prawa i obserwujcie prawo Marcina. Okej, okay. A czy własne moje bokserki mogą zostać zapełnione? Proszę mi odpowiedzieć, czy mogę zesrać się w gacie na ulicy? W gacie, po prostu pójdzie. To czy tak można? Oj, słuchaj, prawo Marcina, tu mam chyba bardziej wiarygodne źródło. Ty możesz legalnie zesrać się do paczkomatu. Tak! Podstawą prawną do tego jest ustawa o defekacji w miejscach publicznych, 25 artykuł, 37 paragraf. Ustawa ta jest z 2 kwietnia 2005 roku. No jest tam napisane, że nie zabrania się defekacji do paczkomatu. Pamiętajcie, żaden nauczyciel ani żadna szkoła nie może ci zabronić zesrać się do paczkomatu. Się wydaje, że tu bardziej wiarygodne źródło zostało przedstawione. Zanim przejdziemy dalej, muszę zajawić wyzwanie rzucone wam przez mBank. W związku z tym, że niedługo będzie premiera nowej wersji gry Saints Row, mBank przygotował wyzwanie, w którym są aż 2 konkursy, w których możecie wygrać nagrody. Premiera gry odbędzie się 23 sierpnia i słuchajcie, no nie będę kłamał. Ja nie mogę się doczekać, we wszystkie poprzednie części Saints Row'a grało mi się bardzo przyjemnie. Jest to jedyna w swoim rodzaju gra z niepowtarzalnym klimatem i humorem. Tym razem w zupełnie nowej odsłonie będzie 9 dzielnic miasta Santo Ileso, które będzie można podbijać razem ze znajomymi w kopie, odkrywać całe to miasto, budować imperium, sporo strzelać itp. Słuchajcie, mega akcja. A więc jak już mówiłem, są 2 wyzwania i konkursy. Pierwszym jest wyzwanie tekstowe, w którym musicie wybrać sobie 5 fikcyjnych postaci i opisać, w jaki sposób podbijecie nimi miasto Santo Ileso, w którym to rozgrywa się akcja gry Saints Row. Drugim jest wyzwanie graficzne, w którym musicie stworzyć własną postać w kolorach mBanku. Pomoże wam w tym aplikacja Boss Factory, a to są kolory mBanku, jakbyście nie pamiętali. Zresztą całe info i wszystko macie w linku w opisie. I słuchajcie, łącznie w puli jest do wygrania aż 15 tysięcy złotych. To jest naprawdę bardzo sporo złotych. No i dodatkowo są do zgarnięcia też gadżety oraz gry. Na tej tutaj stronie, czyli wyzwania mBanku.pl, będą dalej się pojawiać wyzwania, także warto śledzić sobie tę stronę. mBank stworzył również specjalne konto dla graczy, które pozwala zgarnąć zniżki i rabaty na sprzęt oraz gry. I pod tym linkiem możesz sobie to obczaić. Wyzwanie trwa od 8 sierpnia, a zgłosić możecie się do 4 września. Także bierzcie sobie udział. Pozdro. Czy wiesz, że w Dubaju możesz znaleźć porzucone na ulicy Ferrari, Lambo czy McLareny? Tak, fantastycznie. I mama budziła cię o 7, a ty położyłeś się spać już 6:59, kurwa. Jeszcze gorzej jest, stary, jak idziesz do Żabki. O której otwierają Żabkę? 6:07? Stary, idę kiedyś do Żabki. No z 26 godzin nie spałem. 6 rano, wchodzę sobie po osi czerwone, jakąś wodę, coś kokosową może, trochę Coca-Coli, Malboraska. To wiesz, otwarcie, no jeszcze
Łuki wyjmuje pani i tak dalej i mówi tak: o, dzień dobry, ale ranny ptaszek z pana wstał, ktoś tu fajnie sobie wcześniej. A tak k***a tylko w głowie już kręci jak skurwysyn. Takie rozmazane wszystko widzę. A ta do mnie ty, że kto tak rano wstał? Ranny ptaszek się znalazł, no Trzy aplikacje, które musisz mieć w swoim telefonie. Numer jeden, Telegram. Obczajcie to. To jest pierwszy na świecie ekran, który jest cieńszy od papieru. Ja w tym momencie... Ty, no co chwilę mi się to wyświetla, że jakiś ekran na butelce. I co? Z Primavera się świecić będzie? Psu jajca. Po co tyle świateł jest? Ja bym w ciemności mógł żyć. Papieru. Ja w tym momencie mogę go wyginać we wszystkich stronach, ale już za... Wyginać? Ty wyginaj. Stąd. Co jest? Policja wyważa drzwi bez nakazu za koncert na balkonie? Co to jest? Ej, uciekajcie, uciekajcie! Policja przyjechała! Co jest? Jaki zajebisty dzwonek ma ziomek, ty. Ej, mega fajny dzwonek. Esa! Rzucam worki tu. Ty k***a, to się ciemno już zrobiło. Ile to trwa ta interwencja? Przepraszam. Gdybym chciał mieć dzwonek taki do drzwi, to bym chciał z Samsunga takie powiadomienie mieć. Co jest tu się... A co jest? Czekaj. A czemu on... Czemu on się tak wjeba z tą... szafką? Ja to wygląda jak z kartonu ta szafka, on ją rzuca... Stary, za jaki człowiek może siłę dostać, kiedyś psy ci się chcą wjebać na chatę? Szafkę całą wziął. Ole. Stary, to jest ponad siła. Pa, my się normalnie chcieli, ty. Ty, ale ta szafka coś dała? Czy o co chodzi? Śniadanie moje versus siostry moje. Czekaj, k***a, to było białko, czy to był tłuszcz tutaj? Co to się tak wlało? Co to jest? Czemu to pływa? Ty, no to już to wygląda dobrze. Nie, stary, to wygląda OP. A siory, poka. Nie, kurwa, nie, no, ja masłem i Nutellą jeszcze, stary, weź tam jeszcze dżemu łowić, kurwa, o, może masło orzechowe? Torteksu tam jeszcze, kurwa, brakuje, stary, ty, no, to jest jakiś, nie wiem, masło, kurwa, pod Nutellę, tu, kurwa, pływają jajka w jakimś oleju i ja na głębokim tłuszczu chłoporowi, kurwa. Jajka sadzone. Jakbyście powiedzieli po angielsku taki znany polski wyraz. Jaki? Zrobiłbym dla ciebie wszystko. I will do everything for you. I co? Wygrałem? Konkurs? If you said I would do everything for you, I'm impressed. But it's still not 100% correct. A mów po polsku, nie rozumiem gościa. Ty, wymyśla nagle coś, nie wiem, od kierowców z rana. Aha. Ona jest 10 na 10, ale nie lubi takie małe kebaby. 0 na 10. On nie jest mały, nie jest przyzwoity, a nawet i duży. Nie, ten kebab to był... Muszę zerknąć jeszcze raz. Nie no, ten kebab... Kebab jest naprawdę spory. Ten kebab jest naprawdę wystarczający. Dobra, widzowie, pytanie dla was. Ona jest 10 na 10, ale nie sra do paczkomatu. I proszę o rozwinięcie dalej. Ktoś niech komentarz napisze. Pobawmy się. Yo, sobota. Dawaj trzy słowa. Była moim ideałem. O, żart. A się krosik wydarzył. Dobrze, zobaczmy. Miłość, szmaragd i krokodyl. A co? Zmienił hasła? Czemu? Była moim ideałem. Żartowałem. Essa? Nice joke, man. Okej. Okay. Dobra, Edzio, na te bity mordo zawsze wchodzi z siłą. Jak mnie popierasz, mordeczko, czuję do ciebie miłość. Yo. Dobra, ch***o, wyginę. Ruchomat? Co to jest? Co to jest? Irchomat? Ruchomat przeczytałem. Co to było? Co to jest? On kurwa smaży mąkę? Ach, po co smażyć mąkę? Co to jest? Co tu powstanie? Kurwa slajma zrobił? Co to jest za kapiszon? Dla psa jest. Co to jest? Co to kurcze pieczone jest? Wygląda jak pieczony kurczak, jakby ktoś go po 3 latach w piekarniku znalazł przypadkiem. Dostał do firmowy telefon. Pokaż, Adam. Umiesz go włączyć? Bateria, pokaż z tyłu, jest bateria. Odwróć z przodu. Włącz go. A jak się włącza to?
A gdzie ładowarkę musisz mieć? No właśnie mówię, Rozsikasz z tym takim na te bagno. Na TikToku takie jest, że bierzesz telefon, mówisz, ty znasz tego gościa i... Przednia kamerka jest złączona teraz, jak chcesz. Pytają, do żula podchodzisz? Pytasz, czy znasz tego gościa? K***a, no gdzieś bym to pokazał, ale nie wiem, czy mam gdzieś zapisane takie rzeczy. Skąd się patrzą? Co to za banditwura? Auto prowadzi obok ziomek z podwórka. Ty normalnie, Józef, zaparkował. Ty myślisz, że to jest ten sam ciołek matowy? Myślę, że to jest k***a, wiesz co? Ja zastanawiam się, bo zobacz, jakie ma te nogi. Przyłóż go, sprawdź. Dobra, o k***a, czekaj. Nie tu, tu musisz go przyłożyć. No. Myślisz, że proporcje są okej? Okay? Patrz, myślę, ej, że, patrz, patrz, myślę, pasuje. Że jest porównywalny. 1:1 pasuje, no, to musi być, może on. Być on. No, to jest on. A znalazł go? Nie no, szacun, za znalezienie tego idealnego... Nie no. Stary, jak ty to zrobiłeś? Snajper? No, i pół areny. O, jeszcze kosteczki lodu. Smacznego, 11:10. Kurwa, nie stać mnie na takie coś. Była moim ideałem. Dokładnie była! Dokładnie była, ziomuś. Kizo podrywa fagatę. W jego utworze Król Balu zaprasza on ją do tańca. Jako Balu Król zapraszam do tańca, kurwy. Niemożliwe, że w serio? Kizo z fagatą. Ej. Ej, się, mordo, chcesz piwo? No. Poko? Ej, takie coś to bym zjadł. Kurwa, wygląda ładnie. Może jakiś ten test na jemyś zrobi takiego czegoś, no. Ciekawe. O kurwa. Ty. Mocny zawodnik. Plug this goofy off phone. What the fuck? Się zakręciła mysl. Co to się tak kręci tam? A może byśmy się coś tak napili? Owszem, w każdej chwili. Całodobowy sklep monopolowy. O, ale halne widzę, jest walone, fajnie. Na takie mszę to nawet bym się wybrał. A ile ma lat? 17. Kurwa, ten trend... Jak całą z tą S-ą. To są, z tą S są, co było? To chyba najkrócej trwający ten trend, co najszybciej się skończył. Widzę to jednego dnia, wieczorem jakoś. Następnego się budzę rano, mówię, o, ale, o, śmieszne, znowu to samo. I już następnego dnia wieczorem mówię, kurde, czemu tego tak dużo jest? Jeszcze w ten sam weekend chyba byłem na festiwalu, co był sam festiwal. 2:1:5 grało i a ciągle, że ale macie esek, masz lat 17, ja mówię, kurwa, chciałbym, żeby mnie tak ktoś wyrobił, jak ten trend został. Przepraszam, czy wie pani, gdzie dojść do ronda ONZ? Ja nie miałam nic tutaj wyreżyserowanego, więc... Ty, to jest Google Głos? Tego, Google Translator? Powiem, za 5 metrów skręć w prawo. Dalej prosto. Ta? To mega fajnie. O, kurwa, stary. Ale bym to... No nie powiem, co? Stary. Zobacz, taki obiadek, ziemniaczki. Kompocik, stary. Mizeria. Schabowy. Stary. A, familiada jeszcze w tle, co to tam było. Nie powiem, co ja bym z tym zrobił, okej? Okay? Jak pani dzionek mija? Proszę? Jak pani dzień mija? Anna. Jak ma pani na imię? Dobrze. Co to jest? Fajna chatka imprezowa. To jestem ja, ziomuś. Weź się wyluzuj, patrz. Czapeczka tak leci i robię tak. Patrz, mogę cię jakoś dowolnić. A, B, C, D, E, F, G, T. Ty, to by dało. Sól morska, zioła włoskie tańczą, jest moje sny, no bez kitu. Moje sny, no. Przepraszam bardzo, goście się skarżą. Nie powinienem znowu z hotelowego Wi-Fi do grania w gry komputerowe. Ojejku, najmocniej pana przepraszam. Nie wiedziałem, że pan ma taką messę. O! Ale wychillowany koleś. Chciałem się wyjść do tyłu. Jak tam, chłopie? O. Stałeś już? Obornik trzeba rozrzucić. No. I świniom żryć dać.
Nie przeciągaj struny, chłopie. Roboty dużo jest. To jest stary, prawdziwy obywatel porządny. O, jaki fajny kot. Taki biały, a łagryje. A co to? Co to k***a było? Stary, Momo się zrespiło. Klaun z Koszalina. Ej, widzowie, potrzebujemy takiej akcji znowu, jak był klaun k***a z Koszalina. Boję na plaży, możesz nie kojarzyć, ale... Brałem siostrze Pepa, ona udaje martwą. Życie ułożone, bierze ją za żonę, studia porobione i wybuch... Słuchaj, co to był za podzik? Można model? Najważniejsze w życiu jest zasada jedna. Nie daj nikomu przewidzieć twojego następnego kroku. No k***a, pies pająk. Co jest? Spory ten pajączek. Co to jest za... Ty... A se skoczył. Co? Ale długi. Ty... On tak serio taki długi jest? Wyzwanie, o, super. Aktorskie. Nigdy tego nie robiłem. Wyzwanie aktorskie. Dzień dobry, mogę prosić mleko? A, oczywiście. W butelce czy w kartonie? Powie pani co? Bez tego mleka, tylko piwko. O. Proszę tam piwko. Proszę. Coś jeszcze? Dziękuję. I tam jeszcze piwko. Jeszcze jedno. Płatki. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Karton czy gotówką? Do widzenia. Zawsze tak robię w sklepie. Tato, ja chcę Tupaka. K***a, młody. Mamy Tupaka w domu. Ty Tupak, skąd wy go k***a wzięliście? Top 6 rzeczy, których nie powinienem robić w godzinie. Ten k***a jest pier***y, ty ziomuś, ale jest 26, a ja jestem UFO i je zrobię. Top 13. Której to było w nocy? 1:26. Jeszcze 26, no. Czy zupka chińska możecie z***ć? Czy jest w niej jakaś substancja jak chemiczna, to? Która może mi ktoś nie przeszkadzać? No nie może, ja żyję, jem. Ła, ja przecież nie przeszkadzam, ja zawsze pomagam, no. Dobrze, okay. Proszę. Mu chéri, relaks, co to? Nie no, za długie to jest, może zabić czy nie może ta zupka? 3 gramy. To taki 70-kilogramowy szczół. A nawet woda się może zabić, jak wypije 12 litrów naraz na przykład. To nie tutorial, jak coś. Ło, romper ekstra strong wiśniowy? A gdzie on to znalazł, taki artefakt? Specjalnie dla Żabka Polska, 9% alkoholu, Żabka Belgii, nie wiemy, data ważności 12 stycznia 2023. Czekaj, o której tą żabkę otwierali? O 6, tak? Dobrze. Nastolatkowie z Polski włamali się do paczkomatu i ukradli telefony, które sami zamówili. Bardziej mnie zastanawia, że Robert Makłowicz napisał sprytny plan, no zweryfikowałem ty, Robert Makłowicz. Z tego co podają media, wpadli oni na pomysł właśnie, żeby obrabować paczkomat. Ukradli paczki z 10 iPhone'ami o wartości 50 tysięcy złotych i częściowo je sprzedali. Nie mam pojęcia jak oni to zrobili, ale... Ale co, to ich było czy nie w końcu? Że nie zapłacili za to, dokładnie wiedzieli kiedy będzie kurier i włoży te paczki do paczkomatu. Media właśnie podają, że sami zamówili te paczki i obmyślili jakiś... Na pobranie pewnie. No bez sensu przecież, jak ich złapali, to po co tak... plan. Ja bym na bank napadł. Robimy napad na bank, widzowie? Zawsze noszę ze sobą rozgrzany pistolet na klej, gdy trzeba było przykleić górną część butelki do gąbki. No. Jak to mówią, nigdy nie wiesz, co cię w życiu czeka. To jest trochę moje hobby, już wam pokazuję dlaczego. Co to jest Starczy, za... że wlejecie tam trochę płynu do mycia naczyń. I gotowe, teraz zużyjecie połowę butelki płynu na jeden talerz. Kupiłem sobie ostatnio nowy płaszcz. Ma tylko jedną wadę. Robią się takie małe kuleczki na nim bez przerwy. Ale całe szczęście mam ze sobą żyletkę, taśmę dwustronną i grzebień. Mógłbym pójść do sklepu i kupić maszynkę, żeby to ściągnąć. Ale po co? Wolę iść do sklepu i kupić te 3 rzeczy. Piękna sprawa. Ej, ale na przykład jak tylko takie coś masz w domu, nóż k***a, i ten, to można nożem po prostu to wziąć i wyczyścić te kulki? F***ają mnie te kulki w ogóle zawsze na ubraniach. Czemu takie kulki się robią na ubraniach? O co z nimi chodzi? Skąd one się biorą w ogóle te kulki? Ona jest 10 na 10, ale ma piękne usta. 7 na 10, ona jest 10 na 10, ale połamała nogę. 3 na 10, ona jest... Legendarne. This is Elon Musk. O, jest. Co tu powstało? K***a, stary, jeszcze kompas zamontować, monitorki i... Miałem dziś mega pojebany sen. Śnie poznałem jakąś dziewczynę. No i chodziliśmy na randki, jakieś spacery. Było normalnie, miło. Nawet czułem takie uczucie, takie motylki w brzuchu, tylko jakby przez sen. I nagle ktoś z jej znajomych mówi do mnie: ej, ona ma 12 lat. A ja takie, że co? Ty oszukałaś mnie. W sensie, no nie wiem, czy powiedziałem przez sen, ale mówię,
Oszukałaś mnie, masz 12 lat, ja nie powinienem nawet z tobą, nie mogę nawet z tobą rozmawiać. Także uważajcie na siebie. ECPU Polska, dzień dobry. Wie pan, w jakim celu znajdujemy się tutaj? Zacznij pomagać swoim kolegom. Kolega robi biznes, to mu pomagacie, a nie... Słuchaj, bo kolega otworzył restaurację. Ty, to może da nam zniżkę. O, w sumie tak. Idziesz tam i k***sz o zniżkę. Może idź do niego, zamów najwięcej jedzenia, wyda jak najwięcej pieniędzy. Kolega zakłada biznes, a ty już tylko od niego ciągniesz jakąś zniżkę. Człowieku, może zrób odwrotnie. Zapłać mu więcej, daj mu więcej. Pomagajcie sobie nawzajem. A nie ty, biedaku, wiesz, nie chcesz jakiejś zniżki. To jest mentalność biedaka. Co? No to jestem w szoku. Ja pierdolę, przecież jakbyś p***ł tym pucharem, to mi się rozpadł. To jest twój idol, stary? Chore. Dla mnie to jest chore. Co on wygaduje? Gównolitu puchar, tej. Taka gala. Gównolitu puchar. Puchary, k***nie. Kto jeździ, po teraz puchary, łysy? Lipski jeździ. To Lipski, weź, że się postaraj. Przecież k***a nawet sceny kodu kreskowego spod puchara nie odkleili. Mam go. Zostaw te puchary. Kod kreskowy mam pod pucharem. Na mi taki puchar. Na kod kreskowy, kurwa, ten tylko puchar. Nie, ja go szanuję, że powiedział prawdę. Jesteś zajebałem kloca w basenie i wypłynął normalnie. I pływał, kurwa, człowieku, i spłynąłem stamtąd. Miałem chyba z 12 lat wtedy. Kto tak nigdy nie zrobił? Proszę się przyznać. Kiedyś ważyłem te 50 kilo. Wyglądałem jak wyglądałem, ale w ogóle byłem innym człowiekiem takim. Wyluzowanym ziomkiem, który nie przywiązywał uwagi, jak wygląda za bardzo. No i to jest cieszył ważne. Się, że ma jakąś koszulkę tam z House'a czy coś. Jakoś no. nie zależało mi na jakichś Nike, Adidas. To są ważne wartości w życiu, widzowie, no. Warto posłuchać. Czy Calvin Klein, ja nawet nie wiedziałem, co to jest Calvin Klein, wtedy, nie? Człowiek, który osiągnął sukces. Znałem takiej firmy, nie? Za plecami telewizor, taki jeszcze z dupą ciężki, tu jakieś książki. Kolor ścian w pokoju też taki... Bardziej dla dziewczyny niż dla chłopaka. Ale mówię, no, w tamtych czasach... I tu miałem chyba z 21 lat, teraz mam 28. Że tak pasuje. Słuchawki Genesisa, kupione za pierwszy hajsik od widzów z donatów. Tak miałem. Za 50 zł, żeby nie były jakieś mega drogie, pamiętam to. Wtedy mówię nie sobie, ma co kurwa, solidny zakup zrobiłem. Słuchawki za 5 dyszek, jeszcze takich nie miałem. Teraz jakbym miał siedzieć w słuchawkach za 50 zł, to bym się wstydził streama odpalić. Taką się kurwą zrobiłem. Widzowie, to są piękne słowa. Warto czasem tak się właśnie zastanowić nad życiem swoim. Co to kurwa jest? Jakaś pieczara mega? Myślę, że to będzie ten trend, że siema, znalazłem pieczarkę. Wziąłem ją do domu, umyłem i mam kurwa pieczarkę. A to nie jest to taka kurwa ten, taka purchawa j***a, co jak się ją zdeptało, to dym się robił. Kurwa mozzarella! Nie no, mozzarella ziomek kurwa znalazł w lesie. Hej, jupie, ja p***le, kija i chlebek powstał. Teraz do kosa. Tak? Co to jest? To tak tą mozzarellę robią, okej. Czy da się pracować w dostawach nie mając 18 lat? Ej, da się, tylko zajebiście mi się, nie wiem czy to ten koleś, ale właśnie stało mi się wyświetliło, że koleś ten normalnie tak jeździ na jakimś Glovo czy Uberze. Wszystkie inne wymagają 18 roku życia. Zajebiście się ogląda. Gdy nauczyciel spyta się ciebie, czemu się nie uczysz, powiedz to. Mamy w roku 365 dni na naukę. Po odjęciu 104 sobót i niedzieli, które służą do wypoczynku, zostaje tylko 261 dni. Wakacje trwają 2 miesiące, więc zostaje nam tylko 201 dni. Śpimy około 8 godzin dziennie, więc rocznie to około 122 dni, więc zostało nam już jedynie 79 dni do nauki. Na jedzeniu spędzamy około 2 godziny dziennie, co daje 30 dni, więc do nauki zostało już tylko 49 dni. Ferie i święta to około 35 dni, więc po odjęciu zostaje już tylko 14 dni na naukę. Jeśli spędzamy średnio 40 minut na rozmowy z rodziną i przyjaciółmi, co daje nam 10 dni w roku, zostało już tylko 4 dni na naukę. Jesteśmy chorzy średnio 3 dni w roku, więc na naukę został nam tylko 1 dzień. Ten ostatni dzień to nasze urodziny. Czekaj, bo ty to tak obliczyłeś jakoś, że mi się teraz wydaje, że się do szkoły w ogóle nie chodziło. Tylko, że ciągle coś jakieś ten... Nie, coś mi tu nie gra, nie, coś mi tu... El anime es de otakus y pringaos que no tienen nada más que hacer que sucumbir al escapismo de dibujos de personajes en 2D. Fantastycznie.